Cześć, cześć wszystkim, jestem Kratflix i witam już w 11 odcinku z Memsensa. Ogólnie to zacząłem mecz na jakimś koncie losowym i patrzcie, na jakie gramy rangi, także będzie śmiesznie. I powiem wam od razu, że nie grałem chyba z miesiąc na cheatach, w sensie ostatnio sobie grałem to na tym Bamelessie, którego w sumie nie polecam, bo gość nas trochę oszukał. Ale to jest grubszy temat, który może się dowiecie trochę więcej w swoim czasie. I ogólnie zamysł tego filmu jest taki, żeby sprawdzić, czy Memsens dalej daje czerwony transfaktor. Tego co mi wiadomo jest jakoś tak pół na pół. Postanowiłem sobie po prostu zagrać jedną gierkę i zobaczymy, jak to wygląda na żywym przykładzie, że tak powiem. Więc możemy się umówić w taki sposób, na przykład, że przy piętym komentarzu wam dam info, czy konto w tym gram ma dobry transfaktor, czy jeszcze nie. Bo ogólnie jak zobaczycie, to jest okej, okay. W sensie póki co nie mam rangi, no to do tego tak pokazuję, ale no jest 20 osób, czyli jest wszystko git. Gram standardowo na konfigu Świdra, jest on do kupienia u mnie na Discordzie, także zapraszam. Kolejna runda wygrana, już mam 5-0 staty, jak zwykle będę pewnie kierował na takie rangi. I też a propos mojego Discorda, to właśnie zapraszam na niego. Można tam kupić m.in. właśnie Memsensa, na przykład za PlayStation Card albo za skiny, no w sumie są wszystkie metody płatności, łącznie z plikiem. Polecam też w ogóle kupować sobie pochwałki, takie do CS, co macie tutaj, o. Mam też bota, na którym sobie właśnie sami możecie odbierać te pochwały. A teraz już koniec wszystkich reklam i skupiamy się na graniu. To jest plecy. Kurde, co tu się dzieje na tych rangach? Właśnie, jak ktoś z was w ogóle gra Face City i ma jakiś tam spoko level, powyżej powiedzmy trzeciego albo Danger Zone, to może się do mnie odezwać na pewno na Discordzie, bo właśnie szukam kogoś do grania. Bo na mainie muszę wbić globala na Danger Zone, bo mam globala na MM-ie, na Wingmanie i muszę wbić tego na Danger Zone właśnie. A bardzo lubię grać ten tryb i uważam, że spoko mi w niego idzie. I właśnie uważam też, że jest bardzo niedoceniany ogólnie. I zobaczcie, że w CS-ie dwójce nie ma jeszcze żadnego trailera o tym trybie i boję się, że po prostu go nie będzie już. Ale oby coś zrobili fajnego, bo bardzo lubię to grać. A zrobimy mu plecy, patrzcie, kostkę mu damy. Czasu jest, kurde, nie widzę, bo mam spectatorców. Słyszałem go po lewej. No, pójdziemy po łapówkę i co? I chyba zasejwujemy, nie? Kurde, byłem 11-1. Dobra, zmienię konflikt na taki bez wallhacka, żeby już tak nie kierować mocno. Dobra, zagram na konfigu legit od Notiego. Mam nadzieję, że Noti się nie obrazisz. A nie, bo ma też wallhacka. Kurde, to myślałem, że nie ma. Zaraz przełączę. Jest trigger bot jakiś pod X-em? Nie ma chyba. A nie jest jednak. Nie ma indikatora. A jump też jest? Nie no, kurde. Może przeszło za starego konfigu, bo też tak lubi bugować. Bomba na B jest. Aha, gość przeszedł cały site i bez paki. No nieźle. On patrzy short, tutaj będę patrzył tu, choć apsy gość idzie. Łatwiutko, kurde, 1-3. Nie mam 18-1, o kurde, to ja chyba trochę przesadzam ogólnie. Ja pierdolę, dobra, i to chyba, nie wiem, czy to ma ten konflikt aimbota, czy nie. Ale to są strzały dość magiczne. Mam nadzieję, że mnie nie kikną później. Macie jakieś kałachy wam porzucam, tak jest ostatnia runda. I znowu sam jestem, kurde. No nie miałem co zrobić, no. Ładnie mnie zagrali. Właśnie wiem, że mówiłem, że następny film będzie z Inuri, ale nastąpiły lekkie komplikacje i po prostu nie mam co do tego cheata. No i nagram film z Inuri w innym czasie po prostu.
21-2 schodzi, a później, że kurde konto będę miał zbanowane za griefing. Ile się dziwił, czemu. Wyjazd. 24-2, jak myślicie, ile ilu dobiję? Obstawiajcie kurde w komentarzu. I teraz dedykatnie do mojego kumpla Tomka zrobię coś, bo to za to będzie dumny. Także kupię awupkę w drugiej rundzie. Jeżeli to oglądasz, to pozdro. No kurde. I GG, jakie miałem staty koniec końców, bo aż jestem tego ciekaw. 29-2. Mam nadzieję, że żadnego ostrzeżenia nie ma za griefing. No nie ma, oczywiście, że nie ma. Czy ja jestem po prostu dobry. No to co, gram jeszcze jedną. Nie wiem w sumie na jakie mapy, dam sobie może Vertigo jeszcze. Basta bym chyba nie grał. Inferno też mi się nie chce. No to chyba damy tylko te dwie. No i witam tym razem na Vertigo. Ogólnie przyłączyłem sobie na config, który jest mój. Macie go nawet na Discordzie na samej górze za darmo. Wow, ale dostałem nieźle. Tak nie idzie plecki, tylko tutaj tak kontrolnie sprawdzimy. I elegancko runda wygrana. Aj, dobra, jeszcze dwóch zostało. Nie będę tak cwaniakował. Jeszcze pakę im oddałem chyba, kurde. Jeżeli ktoś teraz ogląda ten film na przykład do jakiegoś obiadu czy coś, to życzę smacznego, aby jakieś jakąś przekąskę, to może się napisacie jaką i przypnę wam serduszko. W sumie ja wszystkie komentarze serduszkuję, ale możecie napisać taką interakcję, możemy zrobić małą. W ogóle gram na skinach jakiegoś widza też i to widzę, że są jakieś skiny w ogóle ponazywane śmiesznie. Teraz dopiero zauważyłem, że na przykład kosa się nazywa Civic. Ty to jest Civic? Jeden to był, kurde, nie widziałem go nawet na radarze. A zerkał tam czasami. Mnie zaskoczył skubany. Mamy 10-3 znowu staty. Nieźle. Co oni kombinują tu? Daj bombę mi. Oni kombinują. Śmieszne. Pamiętacie run boost bodajże z 4. odcinka? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. No nie, no padłem! Kurde. No czemu oni po prostu nie pójdą na A, tylko oni siedzą w piątkę na tym midzie? No to jest niesamowite na tych rangach. Tu nie ma innej drogi niż mid dla nich chyba, no nie wiem. No niesamowite to tutaj co się dzieje. To na potwierdzenie moich słów. No ciekawe, czy Bomber 123 ugra. Jak myślicie, widzowie? No myślę, że nie. I dobrze myślałem. Oczywiście, gdzie rosną przeciwnicy? Mida. No niesamowite to jest, naprawdę. No co jest? Nie, no... Przykre to jest. No kurde, kiedy ostatnio kupiłem pompę na cheatach? To ja nie pamiętam, ale tak oce kupiłem i podejdę tutaj, zobaczymy. Idą tu, jest szansa. No i nice, udało się. No i kurde, ubraliśmy rundę. I czemu mam kurde M4A4 ustawione? Nienawidzę tej broni, nienawidzę z tego strzelać. Aha. Oczywiście, co się dzieje? Rush mi da. Nie, no to jest cudowne. Kocham silvery. Całym serduszkiem. Nie, kurde, kałachów. Jackpot kałachowy. A, no w sumie tak nie podniesie przecież, bo po co?
I 5 na midzie w NMA, no to... To już nawet nie jest śmieszne, kurde, to jest ciekawe. Niech ma nie widzę innej drogi w ogóle, że można iść. Mam 18,6 staty, nie jest w sumie też tak źle. Przez co rundę gram to samo. Palę schody, raszuję tutaj, bo jest piątka na midzie i zabijam ich w plety. I to się nic nie zmieni. A, jednak zabiłem tylko jednego, bo teraz już sprawdzili mnie. O, ale moi wpadli na to samo, żeby zraszować. Chyba, no. Raz, proszę bardzo. Żółty też zabije, wierzę w niego, chociaż jednego zabije. Więc my w ogóle po stronie CT jesteśmy na ich respie wszyscy. No, to jest taka patologia na tych silverach. To już nie do to wam mi opisać. Na gdzie jest ostatni? Gdzieś, no w kiblu chyba siedzi, tak? No, chyba da. A, kiknęli go. Okej. Okay. Także GG, koniec meczu. O kurde, no mi brakuje do nagrody za level. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Patrzcie przypięty komentarz, czy konto dostanie bana, czy nie. Będę was informował właśnie w przypiętym komentarzu. No i co, trzymajcie się, do następnego i siema.